Nazywam Grzegorz Uzdański i uczę filozofii i etyki w gimnazjum nr 20 społecznym na Raszyńskiej. Też jestem wychowawcą klasy. To wynika jakoś tam z misji szkoły, no bo my jesteśmy szkołą społeczną, co polega między innymi na tym, że do nas chodzą w większości dzieci z rodzin, które po prostu stać na zapłacenie dosyć wysokiego czesnego. No a misja polega na tym, że poza tym jest trochę dzieci, które przyjmujemy na tak zwane stypendia, czy też jakkolwiek to nazwać, ponieważ po prostu one oczywiście czesnego płacić nie muszą i są to dzieci jakoś tam w ciężkiej sytuacji. I część z tych dzieci to są właśnie dzieci z doświadczeniem migracyjnym. Czasami dzieci z doświadczeniem migracyjnym do nas trafiają po prostu nieprzyjmowane na te specjalne miejsca, tylko po prostu zdają normalne egzaminy, ale często są przyjmowane też właśnie ze względu na swoją sytuację. Jak wygląda proces? To jest tak naprawdę bardziej, chociaż ja uczestniczyłem parę razy w egzaminach do naszej szkoły, ale zasadniczo mimo wszystko to jest bardziej pytanie do kogoś na szczeblu dyrekcji, bo my jako nauczyciele raczej już później dostajemy dzieci do uczenia i wychowywania, mniej lub bardziej udanego, a nie decydujemy o procesie przyjmowania. No, ale wydaje mi się, że po prostu jest pewna liczba dzieci, które możemy przyjąć właśnie ze względu na ich ciężką sytuację, o której to sytuacji jakoś tam się dowiadujemy od opiekunów tychże dzieci na przykład. No i po prostu je przyjmujemy. Tam z reguły ma miejsce zawsze jakaś rozmowa kwalifikacyjna, nawet w przypadku tych dzieci przyjmowanych na miejsca specjalne, ale ta rozmowa no bardziej służy, powiedzmy, poznaniu kandydata bądź kandydatki. Droga takiego dziecka może przebiec w dwa różne sposoby, bo niektóre z tych dzieci są w takim wieku i mają już jakąś na tyle znajomość polskiego, że mogą iść do klasy z innymi dziećmi, do pierwszej klasy gimnazjum. Czyli po prostu idą sobie do pierwszej klasy, są częścią tej klasy i razem z nią tam sobie dalej przeżywają wszelkie szkolne przygody. A druga możliwość jest taka, że takie dziecko albo za słabo zna polski, żeby dać sobie po prostu radę z lekcjami w tej klasie. Czasami też to są dzieci, które już po prostu mają za dużo lat, żeby siedzieć w jednej klasie z pierwszoklasistą, z 13-latkami, bo na przykład to może być tak, że to jest, powiedzmy, nie wiem, 17-latek z Afganistanu, powiedzmy, który jeszcze do tego bardzo słabo zna polski, więc danie go do jednej klasy z 13-latkami. To jest tak, że 4 lata w pewnym momencie, jak nie wiem, jak ktoś ma 20 i 24 lata, to jest żadna różnica. Jak ktoś ma 17 i 13, to jest przepaść w ogóle. Często takie dzieci właśnie albo z powodów wiekowych, albo językowych trafiają do oddzielnych, to nie najlepiej brzmi, bo to teraz się kojarzy z jakąś ghettoizacją, ale takich klas tylko dla siebie, gdzie mają po prostu taki dosyć intensywny kurs języka polskiego przede wszystkim. Albo kończą już szkołę właśnie w ramach tychże klas, albo jeżeli wiek na to pozwala, czyli nie są dużo starsze od tych klas gimnazjalnych, to w pewnym momencie, jeżeli się już wystarczająco nauczą polskiego, to mogą przechodzić do tych klas gimnazjalnych regularnych. Jeżeli chodzi o pomaganie w nauce, no to można oczywiście, no bo bardzo często jest tak, że te dzieci po prostu albo słabiej znają polski, nawet jeżeli już znają na tyle dobrze, żeby się porozumiewać, to niekoniecznie znają go na tyle dobrze, żeby sobie równie dobrze jak polskie dzieci radzić z lekcjami, a do tego jeszcze mogą mieć bardzo dużo zaległości, mogą mieć na przykład być z kraju, gdzie te programy szkolne wyglądały inaczej, no i wtedy też nie mają tego zaplecza, które jest potrzebne do tego, żeby sobie sprawnie radzić z nauką w gimnazjum, powiedzmy, bo nie mają wielu wiadomości, które statystyczne dziecko polskie ma po podstawówce. Więc po prostu można im pomagać w taki sposób, że się na przykład jakoś robi dla nich dodatkowe zajęcia, jakieś konsultacje. Czasami może być tak, chociaż staramy się tego w miarę możliwości unikać, bo też chodzi o to, żeby one były właśnie w tej grupie z innymi dziećmi, więc czasami można robić niektóre zajęcia indywidualne, jeżeli zajęcia w grupie są za trudne po prostu, żeby za nimi nadążyć. Można też próbować robić to tak, że ktoś z klasy, kto jest dobry z jakiegoś przedmiotu, pomaga takiej osobie w tym przedmiocie. To jest najlepsze w sumie, bo wtedy to jest równocześnie pomoc w nauce i też oni się integrują ze sobą i spędzają razem czas. Więc tutaj jest dużo możliwości, ale zasadniczo to jest zawsze inaczej. To zawsze zależy od dziecka, zależy od tego, w jakiej ono konkretnie jest sytuacji, jakie jest, i to jest zawsze inaczej. Więc, ale to jest trudne. W sensie są te wszystkie sposoby i one czasami skutkują, a czasami nie skutkują.
albo czasami skutkują mniej lub bardziej. A jeśli chodzi z kolei o tę rolę nauczyciela w tym rzeczy być może najważniejszej, jeszcze ważniejsze niż nauka na pewno, czyli w tym jakby zżywaniu się z powiedzmy polskimi dziećmi. No tutaj myślę, że rola nauczyciela przede wszystkim jest taka i wychowawcy, żeby starać się jakoś tam organizować im jakieś zajęcia, które oni będą, że będą razem i będą coś robić razem. To może być malowanie klasy, to może być wyjeżdżanie na wycieczkę, to może być, na przykład bardzo ważne jest, żeby te dzieci jeździły na wycieczkę razem z innymi, to mogą być wyjścia do kina, to mogą być wieczory filmowe, wszystko jedno. Chodzi o to, żeby po prostu organizować takie sytuacje, żeby te dzieci obcowały z dziećmi no właśnie miejscowymi i nieimigranckimi. Tak samo już podczas takiej zwykłej praktyki lekcyjnej no, trzeba uważać na to, że jak się na przykład dzieli klasę na grupy, bo jest jakieś zadanie w grupach, to żeby nie było czegoś takiego, że na przykład powiedzmy jest dwóch chłopców, nie wiem, jeden z Czeczenii, a drugi powiedzmy, nie wiem, z Syrii, wszystko jedno i jakimś dziwnym, tajemniczym trafem zawsze oni trafiają do grupy ze sobą we dwóch. No, chodzi o to, żeby do tego, żeby jakoś tak to zanimować, żeby do tego nie doszło, żeby właśnie oni byli w grupie z innymi dziećmi. No i myślę, że to jest tak naprawdę jedna z głównych rzeczy, jaką nauczyciel może zrobić, bo w ogóle ja mam takie wrażenie, być może mylne już po w tej chwili mam trzecią klasę wychowawczą i że generalnie jakby to powiedzieć, to jest bardzo delikatna sprawa, z kim się młodzi ludzie, zresztą nie tylko młodzi, jacykolwiek ludzie, z kim się zżyją, a z kim nie. I tutaj w pewien sposób sprawczość nauczyciela ma swoje granice. Bo nawet jeżeli ja będę wygłaszał swojej klasie kazania co dwa dni, że oni mają się zaprzyjaźnić z kimś tam i go dobrze traktować, to wcale nie znaczy, że oni to zrobią. To nawet może być przeciwskuteczne. Więc chyba no, główna rzecz to jest właśnie stwarzać okazję tym dzieciom do robienia czegoś wspólnie z innymi dziećmi. Może być tak, że może też być tak, że jakby wspierać ich jakieś drobne sukcesy, dawać im możliwość wykazania się przed klasą. Zawsze ktoś w czymś jest dobry, więc może to jakoś w pewnych momentach pokazać. To też jest fajne. Wydaje mi się, że też jeżeli jesteś lubianym nauczycielem bądź nauczycielką, takim kimś, że masz poczucie, że cię przynajmniej jakoś tam akceptują, to wtedy i zwracają uwagę na to, jak ty się zachowujesz, no to dobrze po prostu traktować wszystkie dzieci tak samo, żeby nie było tak, że kogoś traktujesz gorzej. Na przykład właśnie wspomniane dzieci z doświadczeniem migracyjnym czy uchodźczym. No i jest jeszcze jedna praktyka, tylko ona jest taka, ona bywa stosowana w naszej szkole. I co do tej praktyki są odrobinę podzielone zdania, bo ona jest w ogóle bardzo, z jednej strony jest bardzo popularna, mianowicie te dzieci uchodźcze mogą pokazywać różne rzeczy ze swojej kultury, że na przykład jakieś tańce ludowe, cokolwiek, jeszcze na przykład jakieś pokazy, nie wiem, dzień czeczeński, dzień wietnamski, takie śmaki i tam oni właśnie pokazują. No i z jednej strony to jest ekstra, bo oni właśnie pokazują różne rzeczy ze swojej kultury i mogą się tym pochwalić, to może być ciekawe. I też właśnie czasami dzieci polskie mogą w tym też uczestniczyć i poznawać coś interesującego. Z drugiej strony jest też w tym pewne takie zagrożenie, że się sprowadzi te dzieci do roli jakiejś takiej, nie wiem czego, jakiejś takiej cepeli w sensie, bo jakoś od polskich dzieci nikt nie wymaga, żeby tańczyły mazura albo kujawiaka na imprezach szkolnych, a tutaj od nich nagle tego wymagamy, więc to sprawa jest delikatna, jakby na ile to jest skuteczne, a na ile nie. Ale tak czy siak pewnie warto tego próbować w jakimś zakresie. Problemów może być tutaj dużo, to naprawdę strasznie zależy od tego, po pierwsze jakie jest dane dziecko uchodźcze czy też imigranckie, jakie ono po prostu jest. I tutaj mnóstwo czynników wchodzi, a po drugie dużo zależy od tego, jaka jest klasa. Bo klasa może być bardzo różna. I więc tutaj po prostu strasznie dużo jest zmiennych i te problemy, ale może być tak, czasami jest tak, że te dzieci się znakomicie od razu integrują i świetnie funkcjonują i bardzo dobrze jakby w klasie sobie radzą.
No a czasami jest tak, że występują rozmaite problemy, no i te problemy są, ich może być mnóstwo. No, pierwsze, sama bariera językowa, to jest raz. To, że to porozumienie jest często, nie jest tak łatwe, no bo te dzieci najczęściej nie znają perfekt polskiego, albo znają go słabo, albo no i to utrudnia porozumienie oczywiście. To też jest wskazuje na to najczęściej, że będą gorsze naukowo ta bariera językowa. A jednak pewna część dzieci jakoś tam w gimnazjum zwraca na to mimo wszystko uwagę, czy ktoś jest lepszy, czy gorszy, jakoś tam się tym przejmują, więc to od razu może stanowić o poczuciu gorszości. Też jest tak, że dosyć często te osoby są w ogóle w bardzo ciężkiej sytuacji materialnej. Osoby, które są imigrantami bądź uchodźcami, bardzo często są w ciężkiej sytuacji materialnej, no a tutaj trafiają do szkoły, akurat w naszym przypadku, gdzie no jakby nie ma co się oszukiwać. Większość osób, która do nas chodzi, to jest z rodzin, których stać właśnie na płacenie tego czesnego, więc to są dzieci dosyć bogate, no z dosyć bogatych rodzin, więc tutaj jest duże rozwarstwienie między nimi. To też może pewne problemy stwarzać. Nie wiem, to w ogóle tutaj jest tak, że to pytanie, jakie są te problemy, jakie to najlepiej by było w ogóle zadać oczywiście dzieciom, uczniom, no a nie, bo ja to sobie tak gadam sobie ze swojego punktu widzenia, a oni to wiedzą najlepiej, no. Generalnie czasami może występować właśnie taka gettoizacja, że polegająca na tym, że wszystkie te osoby, które są właśnie w jakiejś takiej troszkę gorszej sytuacji, to jakoś tak, jako że się czują niepewnie na przykład w relacji z tymi powiedzmy bogatszymi i lepiej znającymi Polski, to mogą na przykład jakoś tam gnąć do siebie i nagle się robi tak, że powiedzmy Ormianie czy ktokolwiek inny nagle się okazuje i to jest wtedy niedobrze, to znaczy, że coś nam nie wyszło, że oni spędzają czas głównie ze sobą, a nie integrują się z dziećmi nieormiańskimi powiedzmy. A jeśli się już integrują, to integrują się na przykład z dziećmi tybetańskimi i z kimś z domu dziecka. W sensie, że te wszystkie osoby, które są w tej trudniejszej sytuacji, jakby integrują się ze sobą. No i to oczywiście jest super, że się w ogóle z kimkolwiek integrują i to jest bardzo fajne. A z drugiej strony oczywiście to jest o tyle niedobrze, że nie integrują się z resztą dzieci. To jest niedobrze dla obu stron, moim zdaniem. No i to czasami się zdarza. To jest bardzo trudne i to czasami nam wychodzi, czasami nie wychodzi. Można powiedzieć, że wychodzi w tym momencie, kiedy taki dzieciak jest zakolegowany po prostu z osobami z klasy i wtedy to znaczy, że to wyszło. A jeżeli jest zakolegowany tylko powiedzmy, nie wiem, Czeczen, tylko z Czeczenami, a z osobami z klasy innymi nie, no to wtedy widać, że to nie wyszło. No i to raz wychodzi, raz nie wychodzi. No bo to jest taki temat, który ostatnio jest bardzo, bardzo jakoś tam nośny. Na dobre i na złe powiedzmy, bo bardzo dużo różnych rzeczy się mówi teraz o uchodźcach. Część z tych rzeczy to są rzeczy bardzo takie nieprzyjemne i to jest temat, który wzbudza w ogóle jakieś olbrzymie emocje, więc no, po pierwsze czasami o tym może być mowa w kontekście takim właśnie tutaj lokalnym, że na przykład można o tym mówić na wychowawczych, bo na przykład nie wiem, ktoś ma powiedzmy pretensje, co się czasami zdarzało, że my nie wiem, lepiej traktujemy uchodźców niż dzieci inne, typu, że im wszystko wolno, a to się czasami zdarzało, że ktoś z jakiejś klasy nagle stwierdzał, że nie wiem, że jak oni coś zbroją, to od razu podpisują kontrakt, a tymczasem jakiś taki powiedzmy przysłowiowy Czeczen zbroi coś kilka razy i mu nic nie robimy i że to jest po prostu niesprawiedliwe. I wtedy oczywiście się z nimi rozmawia i my tam staramy się tam tłumaczyć to swoje stanowisko, jakby dlaczego my się zachowujemy tak, a nie inaczej. No i to jakoś albo te rozmowy wychodzą, albo nie wychodzą w sensie. A druga kwestia to jest taka, że też jako, że to jest dosyć ważny temat w ogóle, nie tylko jeśli chodzi o naszą szkołę, no to też po prostu rozmawia się o tym na przykład na lekcjach etyki. Już nie w kontekście naszej szkoły jako takiej, tylko no w ogóle sytuacji na świecie. I to są często dosyć takie delikatne lekcje, bo z jednej strony ja bardzo chcę, jako na przykład ja nie wiem do końca, jak to wygląda, jak moje koleżanki prowadzą swoje lekcje etyki, bo nigdy na tych lekcjach akurat nie byłem mówiących o kwestii uchodźców, więc nie wiem, ale no, na moich lekcjach jest to jest o tyle trudne,
że z jednej strony bardzo mi zależy na tym, żeby te dzieci mogły naprawdę mówić, co myślą i mówiły to, co myślą, a niektórzy z nich myślą tak, jak myśli część osób dorosłych w naszym kraju. No, w sensie, że tam ci uchodźcy to powinni wracać do siebie i tak dalej, i tak dalej. No i fajnie było, żeby jednak mogli to wypowiedzieć, żeby z tym potem dyskutować, bo tylko wtedy taka lekcja ma sens. Z drugiej strony, jeżeli na sali siedzi osoba, która na przykład jest uchodźcą albo imigrantem, to wtedy to się robi strasznie taka delikatna sprawa, bo też nie chce się jej zrobić przykrości. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że to już musi być naprawdę jakaś potworna klasa, żeby w sensie potworna, w sensie wzajemnych relacji między sobą, żeby oni nie zwracali na to uwagi. Jednak z reguły starają się jakoś tam są na swój sposób delikatni, no. Że starają się, jak jest taka osoba, to starają się jakoś to mówić delikatnie, albo w formie żartu, albo w głupie czego, no jakoś to wychodzi. No nie wiem, to nie jest niestety coś, to jest, znaczy z pewnością istnieją w ogóle rozmaite podręczniki i też zajęcia do problemu, znaczy takie skrypty do warsztatów rozmaitych, gdzie można tam zobaczyć różne przykładowe scenariusze lekcji. Dobrze jest najpierw, to też są oczywiście dwie różne kwestie. Jedna to jest, jeżeli uchodźca, czy też imigrant jest w ogóle kimś z naszej klasy i rozmawiamy o nim konkretnie, to wtedy to jest już w ogóle zupełnie inna sprawa, mega delikatna i to już zahacza o rozmowę o tym, co się dzieje w klasie, no i to są bardzo ciężkie sprawy i tutaj myślę, że bardzo ważna jest na pewno jakaś tam szczerość i też no, to w ogóle sama relacja, jaką się ma z klasą, jest tutaj istotna, bo ona jest jakby bazą do tego, żeby ta rozmowa w ogóle wyszła. Jakby sama rozmowa jest tylko częścią. Natomiast jeżeli to jest, powiedzmy, taka rozmowa już bardziej teoretyczna, po prostu o kwestii uchodźców, no to wtedy nie. No na pewno dobrze jest mieć w miarę przemyślane to, co się samemu uważa na ten temat, po pierwsze. Żeby idąc do tej klasy nie mieć jakiegoś galimatiasu w głowie samemu. Takiego, w sensie oczywiście nie chodzi mi o to, żeby mieć jakieś fanatyczne, zamknięte na jakąkolwiek dyskusję poglądy, tylko że przynajmniej w miarę wiedzieć, no nie wiem, no te jakieś podstawowe rzeczy mieć w miarę rozjaśnione przynajmniej. Nawet jeżeli na przykład wiem, że coś jest trudnym problemem i nie jest jasna, właściwa odpowiedź, no to powiedzmy wiem dlaczego. Coś takiego, żeby a druga sprawa, żeby właśnie starać się dać im, nie wiem, ja z reguły staram się im dać wypowiedzieć i po prostu jakoś, jak dobrze idzie, to oni sami ze sobą dyskutują, no i też jakby bardzo mocno staram się odbijać od tego, co oni mówią i wprowadzać pewne rzeczy, ale znaczy wprowadzać pewne rzeczy, jakieś tam rozróżnienia, czy jakieś tam argumenty w zależności od tego, co oni powiedzą. Czyli jakby myślę, że to jest strasznie ogólnikowa rada i nie jest to żaden trik niestety, ale że po prostu po pierwsze mieć w głowie w miarę ułożone rozmaite rzeczy dotyczące tego tematu, jakieś rozróżnienia, jakieś argumenty czy też fakty z obu stron jakby. A po drugie właśnie, bo to jest dosyć ważne, żeby przynajmniej troszeczkę wiedzieć na ten temat. Ja czasami mam wrażenie, że ja wiem za mało jestem przygotowany do tych lekcji, nie mam w głowie tych wszystkich statystyk i tak dalej i to jest niedobrze, bo jakby jestem wtedy na tym samym poziomie co jakieś 99% ludzi dyskutujących o tym w Polsce, gdzie tak naprawdę nikt prawie nie zna tych wszystkich rzeczy, a wszyscy, każdy rzuca od czapy coś, co gdzieś tam wyczytał i to ma stanowić jakiś argument. Strasznie dużo gadam. Generalnie chodzi o to, że po pierwsze wiedzieć mniej więcej, mieć to ułożone w głowie, a po drugie słuchać tego, co tam ci inni mówią i starać się do tego odnosić. Nie, to jest bardzo ważne, że w sensie mam takie wrażenie, że jeżeli się wylezie do tych dzieci i się im od razu zacznie coś ładować do głowy jakieś, że tam właśnie jak można, jakby możecie tak myśleć o uchodźcach, bla bla bla, to jest coś takiego, że co najwyżej ja się potem dobrze poczuję, jaki jestem szlachetny, ale żadnego elementu to nie będzie miało. A też naprawdę dobrze jest mieć jakieś takie, no nie wiem, chociażby to jest mnóstwo jest tutaj rzeczy, ale nie wiem, chociaż jakby dane. W sensie dane to jest jedna rzecz, a druga rzecz, żeby się zastanowić przez sekundkę nad takimi, na przykład jest taki powracający argument, że duża część tych ludzi to nie są uchodźcy, tylko imigranci jakby. No i on czasami też się pojawia na lekcjach. Jakby większość ludzi jakby
jakby po prostu mniej lub bardziej po prostu kupuje ten argument, czasami się z nim nie zgadza, czasami się dowodzi, że część to jednak są uchodźcy, a tak naprawdę można sobie zadać pytanie, z czego się biorą imigranci, jakby co skłania ludzi do imigracji, jakby i przez sekundkę o tym pomyśleć, że to wcale nie jest tak, że jak ktoś jest imigrantem, to już jest jakimś kolesiem, który sobie wyjechał, bo miał taki kaprys, jakby... No tak, i generalnie fajne jest jakby próbować kopać przy tych rzeczach.